Witam Was, szanowni widzowie! Dzisiaj zobaczycie wymianę olejów Volvo 942.4 diesel. Wolno sąd. Ale przede wszystkim chciałbym poruszyć temat płukanek silnika. Czyli co to w ogóle znaczy ta płukanka silnika, wymiana oleju z płukanką? Co to w ogóle jest? Otóż w dzisiejszych czasach, kiedy producenci różnej chemii motoryzacyjnej szerzą zamęt i każdy reklamuje swoje środki, że są najlepsze, można się pogubić i uznać, że cała ta historia zrobienia płukanki oleju, płukanki silnika jest bez sensu i to tylko chwyt marketingowy. Takie złowieszcze słowa, aż mi ciężko przechodzi przez gardło. Powiem Wam, że aby zrobić płukankę silnika, wcale nie trzeba kupować jakichś tam kosmicznych środków nie wiadomo jakiej firmy i za nie wiadomo jakie pieniądze. Pokażę Wam, jak robię płukankę w swoim Volviaku, ponieważ będę robił pierwszą wymianę oleju od zakupu, a no niby tam była kartka, że był wymieniany w tamtym roku ten olej. Ale no, pewnie był. Ale ile kilometrów zrobiono do tamtej pory, cholera wie, ze względu na to, że licznik nie działa. Nie działa, czas przeszły, bo już go naprawiłem. Ale film na ten temat na pewno już obejrzeliście. Aby zrozumieć sens robienia płukanki, musimy najpierw zrozumieć, jakie funkcje pełni olej w silniku. Inaczej, jaką wykonuje pracę. Nie będę Wam robił pełnego wykładu na ten temat, bo normalnie nie miałbym na to czasu, a poza tym pewnie zanudzilibyście się na śmierć. Ale w kontekście robienia płukanki, to co nas interesuje, to funkcja oleju, która polega na transportowaniu zanieczyszczeń, a to jest produktów spalania, do filtra. Czyli nasz olej wykonuje bardzo ciężką pracę, bo krąży po całym silniku, następnie trafia do filtra oleju i współpracuje tutaj z tym filtrem, bo w filtrze on zostawia te wszystkie cząstki stałe, on zostawia. Ale przede wszystkim, żeby zebrać te cząstki stałe, musi mieć specjalne dodatki. I są to tak zwane dyspersanty. Czyli innymi słowy, można powiedzieć, że to są detergenty czy środki myjące. I jak wiadomo, olej, który się starzeje, zaczyna tracić te dodatki. I w miarę im olej jest starszy, to coraz bardziej słabnie jego zdolność do tego, aby wymywać silnik i transportować te zanieczyszczenia do filtra. Kolejna sytuacja to taka, kiedy filtr oleju zostaje zapełniony zanieczyszczeniami i po prostu otwiera się w nim zawór bocznikowy. Tak, każdy układ smarowania jest wyposażony w zawór bocznikowy, który działa w ten sposób, że kiedy filtr się zapcha, po prostu olej krąży w naszym silniku bez filtra, bez filtracji. Także niezbyt przyjemny scenariusz. Ale wracając do meritum. Kiedy mamy do czynienia ze starym olejem, on już nie spełnia żadnych funkcji, on nic nie robi w tym silniku, on już tylko smaruje. A smarowanie to jest jedna naprawdę podstawowa, ale to jest jedna z wielu funkcji oleju w silniku. Więc do rzeczy, po co nam ta płukanka? Otóż chodzi o to, że kiedy mamy do czynienia z samochodem, w którym nie wiadomo kiedy był wymieniany olej, kiedy wiemy, że olej jest stary, kiedy widać, że mamy ten olej bardzo brudny, jest sens zrobienia płukanki w takim celu, żeby pozbyć się tych zanieczyszczeń stałych, żeby jeszcze przed wlaniem świeżego oleju pozbyć się jak największej ilości tych cząstek stałych z silnika. I tutaj, jak widzicie, wcale nie wyposażyłem się w jakieś bajeranckie no widać na pierwszy rzut oka, że tu nie jest nic bajeranckiego. Wcale nie wyposażyłem się w jakieś płukanki prosto z półki sklepowej za nie wiadomo ile pieniędzy, tylko tak. Tutaj mam nie wiem ile to jest, pół litra nafty, a tu mam 5 litrów ropy. I co mam zamiar z tym zrobić? Najpierw wleję naftę do tego oleju, który jest w tym silniku. Pozwolę popracować mu jakieś 15 minut, tak żeby się dobrze nagrzał.
i spuszczę do końca, do zera ten olej. Następnie wleję do silnika zamiast oleju 5 litrów ropy. To jest normalna, zwykła ropa z CPN-u. Całe 5 litrów. To nie jest żaden żart, zrobię tak na serio. Następnie pozwolę mu popracować kolejne 15 minut na czystej ropie. Po czym spuszczę to, wykręcę filtr i pozwolę, żeby z silnika zlało się wszystkie dobro, jakie tutaj się nazbierało do tej pory. I zobaczymy, jaki będzie efekt. Niektórzy mogą sobie pomyśleć, że jest to zwariowany pomysł, żeby tak zrobić. Ale zapewniam Was, że nic złego się nie stanie dla tego silniczka. Do dzieła! Odstawiamy tu. Nafta. Udało mi się prawie nie rozmać. Także wielki sukces. Toleczkę jeszcze pewnie nie raz wykorzystam. O, polamy. Nic się nie stało, silnik nie wybuchł. Zostawiam go tak teraz, żeby sobie popracował jakieś 10-15 minut. Volvo chodziło już 15 minut na naszym dodatku z nafty. Teraz spuszczę wszystko z silnika i zaleję go czystą ropą. Dobra, pora się spuścić. A propos tego korka, ja go nie luzowałem zanim włączyłem nagrywanie. Trochę lekko był dokręcony, ale o dziwo nie ciekł. O dziwo nie ciekło. A propos spuszczania, mamy tu scenę jak z niemieckiego pornola. Cholera, mogę tą miskę trochę wyżej. Samochód dać trochę niżej. Ale tak to jest, jak się chce. Dobre światło, żeby było, żeby się dobrze nagrało. Tak, zwalmy wszystko na nagrywanie. Dobra, leć. Leć do Michy. Nice.
olej czarny jak smoła. Spuszczanie później ropy będzie jeszcze ciekawsze, bo olej jeszcze nawet z dodatkiem nafty jest dosyć gęsty i w miarę ten spływ jest kontrolowany, ale jak będzie tu leciała ropa, to będzie jedna wielka fontanna, także będę musiał tutaj odpowiednio ustawić to wszystko. Obejrzało by się wolwiaczka od spodu, ale jeszcze przyjdzie na to czas. Chociaż w sumie nie mam nic do ukrycia. Nie ma to jak 25-letnie progi. Dobra, naftę mamy zlaną. Teraz trzeba zrobić coś, po czym serca wszystkim Januszom zadrżą, bo wleję czystą ropę do silnika, następnie go odpalę i będzie tak pracował co najmniej 10 minut. Babo placek. Najważniejsze to się nie poddawać. I wszystko, koniec końców, się powinno udać. Nawet wymiana oleju. Dobra jest. Proszę. Prosto z CPN-u. Dlaczego ropą, a nie czystą naftą? Bo nafta ma lepsze właściwości myjące niż ropa. Ale nafta jest sucha. Dlatego nafty dodałem do oleju na początku. Natomiast ropa ma świetne właściwości smarujące i nic się dla tego silnika nie stanie. Oczywiście nie muszę mówić tu o czymś takim jak jeżdżenie na ropie zamiast oleju. Bo to już byłoby raczej samobójczy pomysł. Ale sama pukanka absolutnie nie wyrządzi żadnej krzywdy. A wręcz przeciwnie. Teraz chciałbym jeszcze rozwiać pewien mit powtarzany przez przeciwników czegoś takiego jak płukanka w silniku. Generalnie często powtarzane są takie słowa, że po płukance może nagle pocieknąć silnik. Silnik może zacząć się pocić po płukance. Otóż słuchajcie, jeśli po zrobieniu płukanki silnik faktycznie zacznie Wam się pocić, to jest z uszczelki bądź z jakiegoś smearingu, to znaczy, że ta uszczelka albo ten smearing jest do wymiany. To by Wam pociekło prędzej czy później. To świadczy po prostu o tym, że Wasz silnik wymaga naprawy, a nie o tym, że robienie płukanki jest czymś złym. Także nie mylmy tutaj różnych pojęć i moim zdaniem to twierdzenie, że silniki ciekną po robieniu płukanek, to jeden wielki mit. Dobra, odpalam kanta. Zobaczymy, jak to wygląda. No już w tej chwili na miarce nie widać nic. Chociaż 5 litrów to jest za mało, jest poniżej minimum. Ale bez przesady, na same potrzeby, na samą potrzebę zrobienia płukanki
Nie będę tu już tutaj taki drobiazgowy. I teraz tak, szybkie spojrzenie na licznik. 327 825 kilometrów. O, i dzięki temu nie muszę robić zawieszki, bo kiedy będę chciał się dowiedzieć, kiedy zmieniałem olej, wystarczy, że odpalę sobie filmik. To dopiero lifehack. Dobra, start. Kurczę. Proszę bardzo, nic nadzwyczajnego się nie dzieje. Dam mu tak teraz popracować jakieś 10, myślę, że 10 minut wystarczy. Dobra, Volvo pracowało 10 minut, nawet trochę więcej. Na czystej ropie. Zobaczmy, co się dzieje w silniku. Coś tam na miarce widać, zaraz wezmę trochę papieru. Papieru. Opowieści z krainy grzybów. Czarne, ale bardzo rzadkie. Dobra, nie pozostaje nic innego jak spuścić to i wlać świeży olej. Już drugi raz będziecie tutaj oglądać spuszczanie. Jak do tej pory nie ma tu żadnej kobiety. Więc to trochę podejrzane. Dobra. Wywalamy ten syf, a jeszcze czekamy na odkręcenie filtra. Tak. Żeby dokręcił. Tym razem zjechałem autem trochę niżej. Widzicie, jak to leci w porównaniu do oleju? Jak zwariowane. Jak woda. Dobra, to jest nieciekawe. Pokażę wam coś ciekawszego. Ok, przeniosłem się tutaj ze zlewarką. Olej z filtra trafi tu. Tutaj sobie leci do takiego wiaderka. Natomiast tu, patrzcie, co tu się dzieje. Spójrzcie na to. Co tu się dzieje? Ten filtr jest wciśnięty w łapę od silnika. Wręcz jest poharatany na krawędzi, gdzie jak widać był wkręcany na chama. Wiecie, co tu jest zrobione? Ktoś wkręcił filtr od turbodiesla, gdzie w turbodieslu jest podstawa filtra oleju i on idzie inaczej, przez co może być dłuższy. Co za ćwoki. Ja nie wiem, czy tam w ogóle gwint nie będzie uszkodzony przez to, że taki maner został odwalony. Nie wiem, zaraz go będę odkręcał i wszystko się okaże. Dobra, spróbuję ręką najpierw. Aha. Trzeba było brać sterydy. Tak jak wszyscy, a nie się wyłamywać. Że będę naturalny. Inni biorą po 150, a ty dalej machasz tą setką.
Nie wiem, jak komuś się udało go wkręcić. Kiedy ja go teraz wykręcam, on wpiera coraz bardziej w tę łapę. No. Kurde. Kurde. Dobra. Tymczasem go wykręcam, on idzie coraz ciężej. A dobra, czuję, że... Teraz jest trochę patnie. Kurde. Co za syf? Co za syf? Coś tutaj odpali. Dobra, tulejka z gwintem wygląda w porządku. Jeszcze raz mi pokażę. Jest różnica? No to trzeba być chyba ślepym albo niedorozwiniętym, żeby nie kuźwa wkręcać na chama w ogóle coś, co nie pasuje. Ale silniczek suchutki tak poza. Dobra, robimy porządek z tym szajsem. Trochę to pomyję, poogarniam i składam nowy filtr. Proszę bardzo, to jest koreczek i nowa podkładka ameliniowa. I pamiętaj, to jest amelinium, tego nie pomalujesz. I przykręcamy momentem z łokcia. Nie ma co się nad tym zbytnio spuszczać. Tak przygotowuję filtr do zakręcenia. Paluch, świeży olej, smaruję delikatnie uszczelkę. Następnie zakręcam. O, i ten filtr pasuje już bez przypału. Elegancko. On nic tutaj nie wpiera. Cholera. Dobra, no i filtr dokręcamy po prostu ręcznie. Tak podaje instrukcja. Dokręcamy z taką siłą, jaką damy radę. Chyba, że mamy czasami takie plastikowe dekielki, bo tam czasami jest miejsce na klucz i jest podany moment dokręcania. Ale kiedy nie, mogę sobie drugą ręką. Proszę bardzo, filterek zakręcony. Przyszedł czas na najprzyjemniejszą część naszego zabiegu. Chociaż osobiście uważam wymienianie oleju za niezbyt przyjemne zajęcie. Pośród całego spektrum różnych zajęć dostępnych w warsztacie. Nie lubię tego robić. Robię, bo muszę. Dobra, wlewam olej. Jest to olej 10W40. I spróbuję go nie rozlać. Pewnie zapytacie mnie, jakiej marki wlewam olej. A ja wam na to odpowiem. Koncerny olejowe stać na reklamę,
ale nie stać na Chrisa. Wlewam piątkę, tu według katalogu ma wejść 6 litrów, więc piątkę wlewam w ciemno. Teraz go odpalę od razu po wlaniu tej piątki. Następnie doleję po prostu tyle, aby się zgadzało na miarce. Myślę, że procedura wymiany oleju nie jest jakaś skomplikowana i większość z Was jest świadoma, jak to przebiega. Kropelka się już odkryła. A może się już zatarł i nie odpalił? Może być. Jednak się nie zatarł. Przyniosłem już trochę więcej oleju. Magicznego oleju, którego nazwy nie znacie i nie poznacie. Dobra, pokażę Wam, jak wygląda teraz olej w silniku. W sumie sam jestem ciekaw. A. Nie wygląda, bo go nie ma jeszcze na miarce. Dobra. Trzeba dolać trochę. Doleję na razie tak z pół litra. Pół litra na łeb to jeszcze trzeźwy. Nie. Po pół litra to już można sobie nie robić planów na następny dzień. Dobra. Aha, czarnowaty. Mimo że pukaneczka zrobiona, olej taki jest. Nie wiem, czy to dobrze widać, czy tu jest ostrość, ale olej jest czarny mimo wszystko. Widzicie? Bardzo zapuszczony silnik. Bardzo zapuszczony silnik. Ma w sobie nazbierane bardzo dużo zanieczyszczeń. Widocznie olej był zmieniany nieregularnie. Być może był wlewany niskiej jakości olej, bo też niskiej jakości oleje właśnie mają mało tych dodatków czyszczących. I działanie takiego oleju jest ograniczone. Zobaczmy poziom. Dobra, poziom jest idealny. Kurde, weszło 6,5 litra. Co to za oszukiwanie z katalogu, że 6 litrów? Co to za oszukaństwo? Pokażę Wam na czymś czystym. W kartoniku od filtra. Jak wygląda teraz olej? Aha, świeży olej jest czarny. Widzicie, co ta pukanka nam dała? Coś tam dała, ale... Co
co by było, gdybym nie zrobił płukanki. No olej był, nowy olej byłby jak smoła. Po prostu teraz zrobię 10 tysięcy kilometrów i zrobię znowu płukankę. Nie ma co panikować, że tutaj, wiecie, że on jest czarny jeszcze, nie? Ale nie jest też taki strasznie zły. Myślę, że jak się zadba o ten silnik, będzie wszystko spoko. Więc byliście właśnie świadkami. Nie takimi świadkami. Byliście właśnie świadkami wymiany oleju z płukanką w moim Volviaku. Żona paczka stała. Jak zauważyliście, efekt nie był oszałamiający, ponieważ nowy olej, który Wam pokazałem na czystym kartoniku, mimo wszystko był czarny. Ale weźcie pod uwagę to, że jest to 25-letnie auto. Jest to diesel starego typu z wtryskiem pośrednim, gdzie produktów spalania, to inaczej, gdzie cząstek stałych ze spalania ropy jest naprawdę dużo. Temu też zauważyliście, że filtr oleju jest bardzo duży, jest pojemny. Właśnie to też ze względu na to, że jest to stara konstrukcja i on jest przystosowany do tego, że ten olej będzie zbierał bardzo duże ilości tych cząstek stałych i zanieczyszczeń. Także mimo wszystko wydaje mi się, że efekt całkiem niezły. Jeśli będę wymieniał ten olej regularnie co 10 tysięcy, myślę, że nawet nie będzie potrzeby robienia jakichś tutaj specjalnie do tego płukanek. I też taka rada dla Was. Nie ma sensu robić płukanki za każdym razem, kiedy wymieniacie olej. Tak jak wspominałem wcześniej, płukanka jest zalecana, kiedy nie wiemy, kiedy ostatnio był wymieniany olej, lub też uważamy, że jest zbytnio zanieczyszczony. Także nie ma co tutaj wariować, popadać w obłęd z tymi płukankami. Jest to dobra rzecz, ale wiadomo, trzeba tego używać z głową. Tak dla przykładu podam BMW Roberta, który pewnie to też ogląda, gdzie zrobiliśmy płukankę, był to 3-litrowy diesel, 184 konie. Tam po płukance silnika wlany świeży olej, praktycznie przezroczysty, jak w benzyniaku. Także widzicie, tu jest ta różnica, nowoczesne silniki z common railem, bądź też pompowtryski. Nowoczesne diesle wytrącają. Nowoczesne diesle produkują podczas pracy dużo mniej. Inaczej, lepiej spalają ropę, przez co na ściankach cylindra czy też w silniku osadza się dużo mniej cząstek stałych i olej ogólnie jest czystszy. Zauważcie, że w nowoczesnych dieslach filtr oleju jest śmiesznie mały, jest malutki. A już nie będę mówił o tych, już nie będę wspominał tutaj o przebiegach, jakie podają producenci na wymianę oleju, bo to w ogóle jest oddzielny temat. Kpina, 30 tysięcy na wymianę oleju w dieslu, to jakiś żart. Ale zauważcie, jak to wszystko się zmieniło przez lata i jak się rozwija motoryzacja. Za parę lat wszyscy będziemy jeździć elektrykami, tylko jeszcze o tym nie wiemy. Muszę Wam się jeszcze do czegoś przyznać. I to przyznać do błędu. Ale chyba właśnie umiejętność przyznawania się do błędów świadczy o posiadaniu charakteru. Chociaż słowo posiadanie charakteru w dzisiejszych czasach już jest mało popularne. W każdym razie przyznaję się do błędu, bo uczyniłem takie coś. Proszę. To moje dzieło. Wiecie, jak pobiłem? Roboty drogowe były i te takie gumowe słupki stały i dosłownie zahaczyłem samym brzeszkiem, było tylko taki pstryk, ale to uderzenie wystarczyło, abym pobił.
Kurde, Volvo jest tak wygodne, to jest taka gondola, że aż prawie zacząłem zasypiać, akurat jechałem w trasę. No i mój błąd, co tu dużo mówić, zagapiłem się, dałem dupy, oryginalne Volvo, volwowskie lusterko, poszło w drobny mak. Już mam zamówione drugie, nowe lusterko, wkład lusterka, 70 zł. Niemała cena, nie? I tak właśnie jest, że się płaci za swoje błędy, nie? Dlatego trzeba się przyznawać do błędów, trzeba płacić za swoje błędy, żeby się uczyć i żeby uczyć innych, aby takich błędów więcej nie popełniać.